przemyślenia. Ostatnio szedłem Świdnicką, przyszła taka pani i pyta mnie, podchodzi do mnie, mówi, przepraszam, gdzie to jest kwiaciarnia Celia? A ja mówię, wie pani, no była chyba na ofiar oświęcimskich. No właśnie, bo ja byłam 28 lat temu we Wrocławiu, studiowałam, a teraz jest jakaś tam piecownia czy coś takiego, tak? I mówi, tutaj wszystko poznikało, tak? Ten Wrocław się zmienił, słuchajcie, on już nie jest taki jak był, to już właśnie nie jest nawet Wrocław, bo jak się idzie od przejścia podziemnego na Świdnickiej, to tam mamy KFC, HM, jakaś cukiernia Dolce Vita, jest jedynie jakiś tam neologizm taki piecobus, nie piecobus, tylko pasibus, przepraszam, tak, tak. No i nam naprzeciwko jest czeska, później mamy trzy kawiarnie, Starbucks Cafe, Soul Cafe i tak dalej. I nagle ten Wrocław się zmienia, ten twój bohater, ten Piotr chyba się zgubił teraz w tym Wrocławiu. No oczywiście. Piotr, nie wiem, co sądzisz o tej przemianie tego Wrocławia, bo powiem ci, że jak czytałem te przecinki, te twoje tego, to ten Wrocław jest taki może i siermiężny, może, ale on jest taki dotykalny, może dlatego, że ja wtedy byłem szczeniakiem i biegałem po tych ulicach, słuchaj, i pamiętam różne te miejsca, ale teraz powiem szczerze, no... Może to inaczej, bo ja też mam podobne przemyślenia. Może on był po prostu siermiężny, owszem, ale bardziej swojski. Tak, bo w tej tak, taki ten przyjazny. Wrocław jest taki, ja też mam to odczucie. Nie wiem, mieszkańcom... To jest jakby taki... narzucony trochę Wrocław, jakby tak zrzucony trochę. Także jeżeli jesteś tutaj kronikarzem, słuchaj... miasta i nie ma ani jednej polskiej nazwy, to ja zaczynam tęsknić za takimi fajnymi nazwami, na przykład kawiarnia słoneczna. Tak. Kto miał przeciwko coś kawiarni słonecznej? 5 lat. Także... oczywiście to był Wrocław taki no, szary, ubogi, ale on był nasz, bo ten Wrocław to właśnie nie wiadomo do kogo należy. Przewalają się tumany obcokrajowców, tłumy. No dobrze, no tak miało być, no, miało być europejskie otwarcie, ale coś straciliśmy, coś zyskaliśmy oczywiście, ale też coś straciliśmy, tak mi się wydaje. Nie wiem jakie ma wrażenie właśnie autor. No ale to co innego jest odczucie ludzi żyjących, żywych, a co innego w literaturze, bo ja na przykład coraz mniej biorę udział już w życiu publicznym i w ogóle dalszym, rzadko nawet wychodzę z domu i różne opowieści do mnie docierają poprzez osoby, opowiadają czy w radiu, w telewizji, czy w gazetach i to jest całkiem, mam inny dystans tak, do tego. Tak, jesteś bardzo dokładnym słuchaczem i wiesz, i to widać w twoich tekstach, tak? Że potrafisz tak, z tego to... zrobić perełkę taką literacką z tej informacji. Kto pamięta fotoplastikon? No ja! No jak to, kochana? Na Świdnickiej. No oczywiście, no ja pamiętam, bo moja ciotka przyjechała z Krakowa, a tam na małym rynku był i wzięła mnie do tego, jak tylko zobaczyła, że jest. Pojechaliśmy jeszcze, zatrzymała, bo się śpieszyliśmy, to ona przyjechała dość późno, to była godzina przed zamknięciem, pojechaliśmy, zatrzymała milicję na przodowniku w pracy, na sygnale i powiedziała, że muszą się zatrzymać, bo nas wnukiem musi jechać do fotoplastikony. Kochana. A plastikon? Prowadziła siostra Jerzego Miechotka, piosenkarza. No proszę. Także po prostu, ja tego już nie pamiętam, ale ja wiem, też nie pamiętam, ale dziecko... się dowiedziałem, bo kiedyś właśnie z tą siostrą rozmawiałem. Jerzego Miechotek też o tym wspominał jeszcze po 89. Miał tu występy we Wrocławiu, pamiętam, na Placu Solnym. Ale kto pamięta, kto to był Jerzy Miechotek? No, właśnie. Występował w serialu Dom. Jako tak, oczywiście, tak, ale teraz młodsze pokolenie to oczywiście wiadomo, to jest przeszłość. Pięknie śpiewał. Tylko chodzi, że to... Także wszystkie teraz, te moje teksty oczywiście są całkiem inne, bo one są... pochodzą nie tyle z obserwacji, tyle ze słuchu, bo ktoś mi opowiada, albo ja. Nawet czytam taki tytuł, który przytoczyłem w gazecie, który od razu mi przypomina coś, albo co z tego można by stworzyć, jakąś ironiczną, czy żartobliwą, czy tragiczną opowieść. No bo tu różne rzeczy można stworzyć, choć historia banalna, bo to o starożytności było przecież, że żona mordowała męża, albo namawiała przecież Orestę słynne. U Homera już i tak dalej. Teraz tak samo. To są banalne historie, z tego można stworzyć i epopeję, i tragedię, i kabaretowy kawałek. No właśnie, ale ja
mówię o tym, bo na przykład w mojej klatce schodowej, tam gdzie mieszkam, to jest była przedowników pracy, teraz obecnie Halera, w tamtych latach było tak głośno, ludzie słuchali radia, rozmawiali głośno, a teraz jest pusto, cicho, ludzie się przemykają, jakby się nawzajem bali, my się w ogóle nie znamy, przyszli jacyś nowi kompletnie i oni nie czują w ogóle potrzeby się jakby związania takiego, byśmy się zaprzyjaźnili, także w tej dzielnicy moje taka nagle pustka, wszyscy tylko praca, dom, praca, zakupy i to jest taki skoncentrowany obóz. I ja się czuję czasami, jakbym był naprawdę jakimś tam... No to jeszcze, ale tu słyszę właśnie w radiu. Więźniem. Słyszałem, jak matka się żaliła, że dzieci przychodzą ze szkoły, zamykają się w swoim pokoju i... Internet. To jeszcze internet jest... Internet i jak to komórka, jak to się nazywa? Nie, tam, smartfon, słuchaj. Właśnie. To jest tam, dzieci to... I siedzą, prawda, i rodzice nie mają kontaktu z dziećmi. Jurek, to... Smartfon, te komórki to prysza. No ja nie mam, ja już jestem poniżej. Ale ja mam zajęcia, miałem zajęcia ze studentkami z bibliotekoznawstwa i miały dziewczyny warsztaty u mnie i praktykę zaliczały i pod ławką, tam pod biurkami miały te smartfony stawione, bo ona ma aplikację, która zawiaduje ją o promocjach i ona nie może tego stracić. I ona przeprasza mnie bardzo, ja mogę jej obniżyć ocenę, ale ona nie może tego wyłączyć, bo ona jest w sieci jakąś koleżanką połączona i tak dalej. Także powiem szczerze, no jest to już sprawa, która powoli się nadaje do psychiatry, no ale no, widocznie już mamy takie czasy, że ja pamiętam byłem uzależniony od płyt analogowych i adapteru, a teraz te pokolenie są uzależnione od gadżetów elektronicznych, także może to jest ta kolosalna różnica. Od gier, które wchodzą także godzinami w grach i funkcjonują. Ale pisałeś też książkę, za którą dostałeś nagrodę Piętaka o Worcelu, Henryku, o kruchej epopei, tutaj gdzieś jest, o kruchej epopei i później jeszcze bardzo piękny zbiór, Kiedy przychodzi świnia. Powiem wam, że nie znałem tej książki i reportaże tego wypowiedzi Henryka Worcela. Ja byłem na jego jubileuszu w Czarnym Salonie, byłem też w Okisie, było takie uroczyste jego tego, ale nie byłem aż tak zainteresowany jego twórczością. Powiedz, skąd Worcel, skąd ta jego twórczość wtedy tak cię zainteresowała że jesteś jakby jego tutaj... Worcel debiutował głośną powieścią Zaklęte rewiry o środowisku kelnerskim. Pod Majewskim kręcił film, który ciągle teraz w telewizji chyba kilka razy w roku powtarzają. Zgadza się. I po wojnie przeprowadził się na ziemię zachodnie i tu pracował w latach 40 jako rolnik i potem sama biografia jego po prostu był takim, jak to teraz się mówi, naturszczykiem, bo po prostu był kelnerem. Nagle zaczął pisać jakieś wspomnienia, Michał Choromański go namówił, wydał tą powieść. Tak, on był jego takim mentorem. Tak, zrobiła furorę. A zainteresowanie Worcelem tak w zasadzie znałem Zaklęte rewiry, ale to było tak, że w 65 kończyłem studia polonistyczne. I promotor pracy magisterskiej sugerował, żebym pisał u niego doktorat. I zasugerował między innymi, że może o Worcelu. No. To ja tak, może gdyby nie zasugerował i gdyby mnie nie zachęcił, to ja bym Worcelem się oczywiście nie zajął, bo to miałem ambicje raczej inne, przede wszystkim pisanie opowiadań wówczas już. Debiutowałem w 63 w prasie i wtedy zainteresowałem się Worcelem, no to napisałem tą książkę i książka się ukazała w 74 roku po Solineum. Jeszcze potem miałem po wydaniu straszne kłopoty z rodziną Worcela. Z żoną, tak. Poznałem tą panią. Nabrzmiała mi strasznie, że ja tu właśnie karierę zrobiłem na Worcelu i w ogóle. Tak. Natomiast autor nie był zadowolony z tej książki. Aha, a nie był, tak? Nie był. Kiedyś byłem u niego i książkę gdzieś tam przyjął na dole w szafie i otworzył tą szafę, jeszcze szukał, a patrzę, a tam nic o kruchej epopei tam schowane i daleko. I nigdy, jak dziennik udzielał sporo wywiadów w latach 70, no tak, to nigdy o książce raczej nie wspominał.
niby był zadowolony, mówi, no tak, no tego i tak dalej. I się cieszył, no wiadomo, doktora do nim.